Biszkek jest stolicą Kirgistanu. Leży u stóp gór kirgijskich, które są jednym z pasm gór Tien Shan. Poprzednio miasto nosiło nazwę Frunze. Centralny plac Ala-Tu. W Biszkeku żyje ponad milion mieszkańców, co stanowi niemal 20% całej populacji Republiki Kirgijskiej. Przy placu Ala-Tu stoi pomnik Manasa, legendarnego wodza, który walczył o niepodległość Kirgizów. Pomnik upamiętniający obalenie prezydenta Bakijewa w wyniku krwawej rewolucji w 2010 roku. Pałac prezydencki zwany Białym Domem. Teatr dramatyczny. Pomnik Lenina przeniesiony z przedfrontu Muzeum Historycznego na jego tyły. Gmach parlamentu Kirgistanu. Parlament jest jednoizbowy i liczy 120 posłów wybieranych na 5-letnią kadencję. Stary symbol Kirgijskiej Republiki Radzieckiej. Pomnik Marksa i Engelsa w Parku Dębowym. W parku znajdują się liczne rzeźby. Pomnik Kurmanian Datki, zwanej Matką Narodu Kirgijskiego. Pomnik Niepodległości. Kompozytor kirgijski Toktogul Sautyganov. Gmach opery i baletu zbudowany w 1933 roku. Obok opery jest hotel sieci Hyatt, przed którym chętnie fotografują się młode pary. Pomnik zwycięstwa wzniesiony w 40. rocznicę zakończenia II wojny światowej. Przedstawia on trzy ściany jurty zwieńczone tundiukiem, który jest sklepieniem tradycyjnej kirgijskiej jurty. Na dole stoi pomnik matki jako symbol wszystkich matek, które utraciły bliskich podczas wojny. U jej stóp płonie wieczny ogień dla upamiętnienia poległych. Pod pomnikiem można spotkać młode pary, które przybywają tu ze swymi gośćmi po ceremonii zaślubin. W górach kirgijskich w odległości około 40 km od Biszkeku leży Park Narodowy Ała Archa. Archa to lokalna nazwa jałowca górskiego, który wraz ze świerkiem porasta z bocza gór. Jeden ze szlaków prowadzi doliną rzeki Archa, która przepływa również przez Biszkek. Najwyższy szczyt gór kirgijskich wznosi się na wysokość 4875 metrów. Powyżej granicy 3700 metrów występują wieczne śniegi i lodowce. Kirgistan ma powierzchnię liczącą 198,5 tysiąca km², z czego aż 93% zajmują góry. Ponad połowa kraju leży na wysokości powyżej 2,5 tysiąca metrów, a 1/3 to tereny wznoszące się na wysokość ponad 3 tysiące metrów. Najwyższym szczytem w kraju jest leżący w górach Tien Shan szczyt zwycięstwa o wysokości 7439 metrów.
wnętrze kirgiskiej jurty. Na przedmieściu Biszkeku jest Park Manas, symboliczne miejsce poświęcone legendarnemu bohaterowi Manasowi, który zjednoczył 40 regionalnych klanów podczas wojny przeciwko Ujgurom. Jest uważany za ojca narodu kirgiskiego. Tysięczną rocznicę jego urodzin obchodzono w 1995 roku. Na jego temat powstał epos Manas, który pod względem objętości nie ma sobie równych na świecie, liczy bowiem 500,5 tysiąca wierszy. Prawdopodobnie powstał na przełomie IX i X wieku i był przekazywany ustnie z pokolenia na pokolenie. Jego recytowaniem zajmują się tzw. manaszci. Najwybitniejszym postawiono nawet pomniki. Organizacja Narodów Zjednoczonych uznała rok 1995 rokiem epopei Manas. Kolację jemy w restauracji, w której odbywa się także kirgiskie przyjęcie weselne, ale poza tradycyjnym nakryciem głowy pana młodego, nie ma ono w sobie nic z lokalnej egzotyki. Wieczorem na centralnym placu Alatu można obejrzeć podświetlane fontanny. W drodze nad jezioro Issyk-Kul w okolicy miasta Tokmok można obejrzeć jedną z nielicznych atrakcji turystycznych Kirgistanu. Wieża Burana to minaret z XI wieku, jedyna pozostałość po dawnym mieście Balasagan leżącym na jedwabnym szlaku. Istniało tu ono już w IX wieku. Zostało zniszczone przez najazd Chingis-Hana, a reszty dokonały liczne trzęsienia ziemi. Kirgistan leży bowiem w strefie aktywności sejsmicznej. Pierwotnie wieża miała 45 metrów, a obecnie ma 25 metrów wysokości. W pobliżu wieży stoją kamienne figury nagrobne stepowych wojowników i koczowników z VI i VII wieku. Są to balbale, zwane też kamiennymi babami. W czasie postoju w drodze nad jezioro Issyk-Kul nasza lokalna pilotka prezentuje jeden z tańców ludowych. Mały bazar przy trasie przejazdu. Muzułmański cmentarz. Zmarły jest chowany trzeciego dnia, by wszyscy krewni zdążyli na pogrzeb. Nie używa się trumny, a ciało jest zabijane w białą tkaninę, tak zwany kepin. Kirgizi starają się nie odwiedzać grobu bliskiej osoby, gdyż jest to niepokojenie duszy.
Jesteśmy w pobliżu miasta Chowpon Atha, w jednym z licznych ośrodków wypoczynkowych nad jeziorem Isyk Kul. Jest to słonawe, bezodpływowe jezioro w kotlinie w górach Tien Shan. Leży na wysokości 1609 metrów i ma powierzchnię 6280 km2. Tym samym uznawane jest za drugie co do wielkości jezioro górskie świata po jeziorze Titicaca. Jezioro okalają góry, których wierzchołki wznoszą się na wysokość ponad 4000 metrów. Długość jeziora wynosi 182 km, a szerokość 60 km. Nad jeziorem można dojrzeć kurhany sprzed około 3,5 tysiąca lat. Chowano w nich zmarłych, układając ciało w skulonej pozycji. Karakou to miasto, w którym nadur brzuszny zmarł rosyjski badacz Nikołaj Przewalski. Znajduje się tu poświęcone mu muzeum. Mapa z trasami podróży Przewalskiego po Azji Centralnej i koń Przewalskiego. Na terenie należącym do muzeum jest też pomnik i grób Przewalskiego. Karakou leży na wschodnim krańcu jeziora Isyk Kul. Był tu ośrodek do badań napędu torped wykorzystywany przez marynarkę wojenną Związku Radzieckiego. Drewniany meczet zbudowany w 1910 roku, do którego budowy nie użyto gwoździ. Zbudowali go muzułmanie ujgurscy zmuszeni do wyemigrowania z Chin, którzy znaleźli miejsce dla siebie w Kirgistanie. Stąd do granicy z Chinami jest około 160 km. Pochodząca z XIX wieku drewniana cerkiew pod wezwaniem Świętej Trójcy. W okresie Związku Radzieckiego była zamieniona na magazyn. Dżeti Oguz oznacza siedem byków. Zanim one się pojawią, zatrzymujemy się najpierw przy formacji skalnej, która wygląda niczym przecięta na pół góra. To tak zwane złamane serce. Stara legenda mówi, że dawno temu dwóch mężczyzn walczyło o kobietę. Obaj w tej walce polegli, a kobiecie pękło serce. To już Dżeti Oguz, czyli Dolina Siedmiu Byków. Jest tu sanatorium, gdzie podobno po locie w kosmos odbywał rekonwalescencję Gagarin. Formacja skalna Siedem Byków w całej okazałości. Czerwony kolor wynika z dużej zawartości żelaza. Dolinę otaczają także inne formacje skalne w intensywnym czerwonym kolorze.
Te piękne widoki dopełnia Kirgiz na koniu pędzący stadko krów. Nad jeziorem Issyk-Kul został zbudowany nietypowy stadion, na którym co 2 lata odbywają się Światowe Igrzyska Koczowników. W drugich igrzyskach w 2016 roku wzięło udział 2000 zawodników z 62 krajów, startując w 23 konkurencjach. W pobliżu Chowpon Atta można obejrzeć rysunki naskalne, czyli petroglify. Zostały tu zwiezione z różnych miejsc w Kirgistanie. Liczą one od 1900 do 3500 lat. Pora na powrót do Biszkeku. Po drodze można jeszcze nacieszyć oko pięknymi górskimi widokami. Meczet w Biszkeku. 88% mieszkańców Kirgistanu wyznaje islam. Prawosławna cerkiew Świętej Trójcy w trakcie renowacji. Prawosławie w Kirgistanie wyznaje około 10% mieszkańców. Krótka wizyta na bazarze Osh, jednym z największych w Biszkeku. To już ostatnie chwile w Biszkeku. Wieża zegarowa, konie i fontanny w centrum handlowym. Jeszcze tylko pożegnalna kolacja okraszona występem zespołu muzycznego prezentującego ludową muzykę kirgijską i odlecimy do Taszkentu w Uzbekistanie. Thank you.
Zwiedzanie Taszkentu rozpoczynamy pod pomnikiem upamiętniającym trzęsienie ziemi w 1966 roku, po którym miasto zostało gruntownie odbudowane. Kompleks Hazrata Imama, obecnie duchowe centrum miasta. Kompleks obejmuje medresę z XVI wieku, meczet imienia Hazrata Imama, bibliotekę i meczet Szejka Tellaja. Wnętrze meczetu Szejka Tellaja. Meczet ten był głównym miejscem modlitwy w Taszkencie i najważniejszym w Uzbekistanie. Madrasa stojąca przy placu. Madrasa to teologiczna szkoła muzułmańska, w której nauczano Koranu, prawa i języka arabskiego. Wewnętrzny dziedziniec madrasy. Mauzoleum Kattala Shashiego, poety i filozofa z X wieku. Prowadzi do niego brama 12-metrowej wysokości. W XVI wieku grobowiec przebudowano i stał się on popularnym miejscem pielgrzymek. Wracamy na plac, by udać się do meczetu Hazrama Imama. Został on zbudowany w 2007 roku w ciągu zaledwie 4 miesięcy. Jest mieszanką różnych stylów architektonicznych. Skwer Timura Chromego, zwanego Tamerlanem, zielona oaza pośrodku miasta. A to pomnik Tamerlana, XIV-wiecznego władcy ogromnego imperium w Azji Centralnej. Ulica nazywana przez miejscowych taszkenckim Broadwayem. Pałac księcia Konstantego Romanowa, drugiego syna cara Mikołaja I. Przebywał tu na zesłaniu. Widok na 12-hektarowy plac Niepodległości. Na głównej bramie jest pomnik walczących bocianów. Gmach Parlamentu. Na Placu Wolności znajduje się Złoty Glob, a pod nim matka z dzieckiem na rękach. Pomnik wzniesiono w 1992 roku. Wcześniej stał tu pomnik Lenina 30-metrowej wysokości. Pomnik Matki Płaczącej upamiętnia poległych żołnierzy oraz matki, które utraciły synów. W Alei Pamięci na tablicach wkomponowanych pomiędzy rzeźbione filary wygrawerowano nazwiska 40 tysięcy uzbeckich żołnierzy poległych w czasie II wojny światowej. Hiva to jedno z miast leżących na jedwabnym szlaku. Stare miasto w całości otoczone jest 17-wiecznym ceglanym murem o 10-metrowej wysokości i długości 2800 metrów. Kompleks Ichankala, czyli ufortyfikowane wewnętrzne miasto, to jeden wielki zabytek. Cały kompleks został w 1990 roku wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Pomnik Muhammada ibn Musy Choreznego, wybitnego matematyka z VIII wieku. Stosował system dziesiętny i to dzięki niemu cyfry arabskie dotarły do Europy i wyparły cyfry rzymskie. Do miasta prowadzą 4 bramy. To brama zachodnia, nazwana Bramą Ojca.
Minaret Calta Minor o średnicy 14 metrów i wysokości 25 metrów. Zewnętrzną powierzchnię minaretu pokrywa pasowa dekoracja wykonana z tureckich płytek. Madrasa Muhammada Amin Khana z XIX wieku, największa w Azji Centralnej. Wewnętrzny dziedziniec madrasy. Kunia Ark, czyli Stara Forteca, to pałac Hana zbudowany w XVII wieku. W XVIII wieku został zburzony w czasie najazdu Irańczyków i odbudowany w latach 1804-1806. Pałacowy meczet. Sala tronowa. Przed salą miejsce na rozstawienie jurty. Podpórka pod książki. Można ją ułożyć w 9 pozycjach. W głębi minaret Islam Hodża. Brama wejściowa do mauzoleum Muhammada Pahlavana. Żył on na przełomie XIII i XIV wieku. Był rzemieślnikiem wykonującym futrzane czapki, utalentowanym poetą, a także zapaśnikiem. Mauzoleum obecnie jest miejscem pielgrzymek. Madrasa Islam Hodża. Minaret Islam Hodża ma 57 metrów wysokości i jest najwyższym minaretem w Hiwie. Zielona kopuła wieńcząca mauzoleum Muhammada Pahlavana. Madrasa Ala Kuli Khan, wybudowana w połowie XIX wieku. Brama od strony wschodniej, nazwana Bramą Niewolników. Madrasa Kutluk z początku XIX wieku. Wnętrze pałacu Taj Hauli, zbudowanego w pierwszej połowie XIX wieku. Sufity są wsparte rzeźbionymi drewnianymi kolumnami, osadzonymi na marmurowych bazach. Dwukondygnacyjny harem z dużym dziedzińcem.
Wejście do meczetu Dżuma, który istniał tu już w X wieku i został przebudowany w końcu XVIII wieku. Tworzy go ogromna sala o wymiarach 55x46 metrów, której płaski dach wspiera 212 drewnianych kolumn. Panorama murów obronnych i całej starej Chiwy z wieży pałacu Kunia Ark. Wieczorny spacer po mieście kończący pobyt w Chiwie. Całodzienny przejazd prawie 500-kilometrową trasą wiodącą początkowo wśród rozległych pól bawełny gotowej do zbioru, a potem przez pustynię Kyzyl-Kum. Krótki postój nad rzeką Amudaria, która kiedyś zasilała jezioro Aralskie, a teraz niknie w piaskach pustyni, nie docierając do celu. Buchara to kolejne miasto na jedwabnym szlaku. Została założona w I wieku. Obecnie liczy ponad ćwierć miliona mieszkańców. Madrasa Hormi-Nor z 1807 roku. Mauzoleum Samanidów z X wieku. Budowla w kształcie sześcianu zwieńczonego kopułą i kopułkami na rogach. Wyróżnia się dekoracją ścian z wypalanych cegieł ułożonych w ozdobne wątki. Uważane jest za najstarsze zachowane mauzoleum muzułmańskie w Azji Centralnej. Grób Ismaila Samaniego przyciąga pielgrzymów od ponad 1000 lat. Muzeum Wody. XIV-wieczne mauzoleum Chashma Ayub, co w języku perskim oznacza hiobowe źródło. Meczet Bolo House, wybudowany w 1712 roku, znany jest także jako meczet 40 kolumn. Mają one 12 metrów wysokości. Do meczetu zbliża się orszak pogrzebowy. Biorą w nim udział tylko mężczyźni. Naprzeciw meczetu, przy placu Redzistan, znajduje się cytadela. Obwód murów wynosi około 800 metrów, a ich wysokość sięga od 16 do 20 metrów. Wewnątrz znajduje się meczet. Thank you.
brama do sali tronowej, w której odbywały się audiencje. Stajnie i pomieszczenia, w których pracowali urzędnicy. Widok na Bucharę z murów cytadeli. Zabudowa obronna istniała tu już w V wieku. Większość tego, co można dzisiaj oglądać, zostało wzniesione w XVI wieku za panowania dynastii Szabanidów. Funkcje obronne cytadela pełniła aż do 1920 roku. Ulica wiodąca do kompleksu architektonicznego Poi Kalon. W skład kompleksu wchodzi madrasa Mirri Arab z 1535 roku. Działa nieprzerwanie do dnia dzisiejszego. Obecnie kształci się tu 180 studentów. Z tego powodu nie jest udostępniona do zwiedzania. Zbudowany z cegieł w 1127 roku minaret Kajlan wznosi się na wysokość 46,5 metra. Obok minaretu i naprzeciw madrasy Mirri Arab jest główne wejście do piątkowego meczetu Kajlan, którego budowę ukończono w 1514 roku. Główny budynek meczetu. Razem z dziedzińcem powierzchnia wynosi około hektara. Może się tu pomieścić 10 tysięcy wiernych. Meczet Kajlan powstał na miejscu starego drewnianego meczetu, w którym Mongołowie w XIII wieku spalili kilkuset mieszkańców Buchary. Ukryty bazar, na którym sprzedawane są głównie pamiątki turystyczne. Madrasa Abdulaziz Hana z 1652 roku. Naprzeciw niej stoi madrasa Ułukbeka. Kryty bazar, a w tle kompleks architektoniczny Poi Kajlan. Wybudowane w XVI wieku łaźnie publiczne, czynne do dzisiaj. Położony w centrum starej Buchary, najstarszy meczet Magoki Attari z XII wieku. Pensjonat Nadir Divan Begi z 1620 roku dla wędrownych mistyków. Pomnik Hodży Nasreddina, ludowego filozofa, który żył w XIII wieku. Zapada wieczór i można teraz obejrzeć zwiedzane za dnia obiekty w innym świetle. Całe zabytkowe centrum Buchary, obejmujące około 150 obiektów, zostało wpisane w 1993 roku na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
kompleks architektoniczny Poi Kailan w całej okazałości. Meczet Kailan, Madrasa Mir i Arab, Minaret Kailan. Pora ruszać w drogę do Samarkandy. Prawie 29-metrowy minaret z XII wieku w mieście Babkent. Uzbekistan liczy prawie 30 milionów mieszkańców, a powierzchnia kraju wynosi 447 tysięcy km kwadratowych. Niepodległość uzyskał w 1991 roku. 2 tygodnie przed naszym przyjazdem zmarł prezydent Uzbekistanu Islam Karimow. W oddali widać meczet, na tyłach którego został pochowany. Mauzoleum Bibi Hanum z XIV wieku. Nie jest tu jednak pochowana Bibi Hanum, żona Tamerlana, lecz jej matka. Kompleks tworzący meczet Bibi Hanum, ukończony w 1404 roku dla upamiętnienia żony Tamerlana. Ze względu na znaczne rozmiary, wysokość kopuły 44 metry, szerokość łuku 19 metrów, zaczął popadać w ruinę wkrótce po wybudowaniu i zawalił się w czasie trzęsienia ziemi w 1897 roku. Prace renowacyjne rozpoczęto w 1969 roku i trwają one do dziś. Obok meczetu jest brama wejściowa na duży bazar. Niegdyś bazar rozłożony był wokół meczetu. Po wybudowaniu hal targowych usunięto poustawiane w nieładzie kramy z otoczenia meczetu. Kompleks cmentarny Shah i Zinda, dosłownie żyjący król, powstał wokół przypuszczalnego miejsca pochówku Muhammada Kusama ibn Abbasa, który był kuzynem Mahometa. Do kompleksu prowadzi wspaniały portal. Jest tu ponad 20 grobowców i mauzoleów, z których większość powstała w XIV i XV wieku za panowania dynastii Timurydów. Mauzoleum Shirin Beg, siostry Timura, zmarłej w 1386 roku. Naprzeciw stoi mauzoleum Shadi Mulk, siostrzenicy Timura, zmarłej w 1372 roku. Mauzoleum Kusama ibn Abbasa, w skład którego wchodzi również meczet.
nieuboczne mauzoleum wybudowane za czasów panowania Ułukbeka, wnuka Timura. Muzeum Historii. Na placu Redzistan znajdują się trzy madrasy. Po lewej madrasa Ułukbeka, po prawej madrasa Shirdar, czyli z lwami, po środku madrasa Tiliakari, czyli pokryta złotem. Madrasa Tiliakari została ukończona w 1660 roku. Była nie tylko szkołą, ale także pełniła funkcje religijne, gdyż na jej wewnętrznym dziedzińcu wzniesiono meczet. Wnętrze meczetu jest bogato złocone i stąd nazwa madrasy pokryta złotem. Wewnętrzny dziedziniec jest doskonałym miejscem do odpoczynku. Najstarsza spośród trzech, madrasa Ułukbeka, ukończona w 1422 roku. Jest ogromna, ma dwa piętra i wymiary 56x81 metrów. Madrasa dysponowała 50 pokojami. Na stałe uczyło się w niej i mieszkało ponad 100 studentów. Mieli do dyspozycji najnowocześniejsze instrumenty ówczesnego świata i to ich obliczenia posłużyły władcy Ułukbekowi do budowy obserwatorium astronomicznego. Madrasa obejmuje również nieczynny już meczet poświęcony Ułukbekowi. To znajdujący się w meczecie jego portret. Sufit meczetu zdobi mozaika przedstawiająca niebo i gwiazdozbiory. Trzecia i ostatnia madrasa przy placu Redzistan to madrasa Shirdar, dosłownie posiadająca siłę lwa lub po prostu madrasa z lwami. Została ukończona w 1636 roku. Nazwa nawiązuje do unikalnego w świecie islamu wizerunku dwóch lwów na fasadzie madrasy. Unikalnego, gdyż w islamie nie przedstawia się wizerunków ludzi i zwierząt w meczetach i madrasach, ograniczając zdobienia do wzorów geometrycznych i ewentualnie napisów. Na wewnętrznym dziedzińcu prowadzone są prace konserwatorskie. Dziedziniec jest wykorzystywany do celów handlowych, stąd liczne kramy wokół niego i sklepy w pomieszczeniach na dolnej kondygnacji. W Samarkandzie jest też mauzoleum Guri Mir, co dosłownie oznacza grób emira. Zostało wybudowane w latach 1403-1404. Pochowany jest tu Timur, zwany także Tamerlanem, jego dwaj synowie oraz dwaj wnukowie, w tym Ułukbek.
Timur wcale nie chciał być pochowany w Samarkandzie, lecz w prostym grobowcu w swoim rodzinnym mieście Szachrisabz. Krewni jednak nie zgodzili się na to po jego śmierci. Na grobie Timura jest jadeitowa płyta, uważana za największą na świecie. Wyryty jest na niej napis: kiedy ktoś naruszy me szczątki, świat zadrży. Jedziemy do Szachrisabz, miasta, w którym urodził się Timur. Na przedmieściu Szachrisabz jest polski cmentarz wojenny. W 1942 roku w mieście formowana była 6. Dywizja Piechoty Armii generała Andersa. Jest tu pamiątkowy obelisk, kilkanaście symbolicznych nagrobków i tablica z nazwiskami 256 osób pochowanych w masowych grobach, żołnierzy i osób cywilnych skupionych wokół polskiej armii na wschodzie. Timur urodził się w Szachrisabz w 1336 roku. Pozostałości Ak-Serai, czyli Białego Pałacu. Niewiele z niego się zachowało, ale to, co pozostało, i tak robi niesamowite wrażenie. Do pałacu prowadziła gigantyczna brama z wieżami o wysokości ponad 65 metrów. Inskrypcja nad bramą głosiła: jeśli chcesz zakwestionować naszą potęgę, spójrz na tę budowlę. Mury miejskie, tu ich zrekonstruowany fragment, miały 11 metrów wysokości i 8 metrów szerokości. Co 50 metrów były rozmieszczone potężne wieże. Meczet Kog Gumbas, czyli niebieska kopuła. Został wzniesiony z inicjatywy Uługbeka w 1435 roku i poświęcony jego ojcu. Za meczetem znajduje się mauzoleum szejka Szamseddina Kuliala. Wnętrze mauzoleum. Mauzoleum Jahangira, zmarłego w młodym wieku ukochanego syna Timura. Za mauzoleum rośnie 650-letni platan. Jest tu także meczet Hazrati Imam, wzniesiony w XIX wieku.
przedmieściu Samarkandy są pozostałości obserwatorium astronomicznego zbudowanego przez Uługbeka w połowie XV wieku. Jest tu odkopany w 1908 roku kilkudziesięciometrowy sekstans wykorzystywany do ustalania zmian w położeniu gwiazd i planet. Przy jego pomocy został stworzony katalog przedstawiający mapę ruchu 1019 gwiazd. Tutaj mieści się muzeum poświęcone naukowej działalności Uługbeka, a to jego pomnik. Pomnik upamiętniający Polaków zmarłych w Uzbekistanie w 1942 roku. Prokatedra Najświętszego Serca Pana Jezusa jest siedzibą administratury apostolskiej Uzbekistanu ustanowionej w 2005 roku przez Jana Pawła II. Obecnie administratorem apostolskim jest polski biskup Jerzy Maculewicz. Madrasa Kukelderz wzniesiona w XVI wieku. Pełniła różne funkcje. Najpierw była szkołą, później karawanserajem, następnie twierdzą, potem znów muzeum ateizmu, by w 1991 roku powrócić do swej pierwotnej funkcji. Wizytą w tej madrasie kończymy naszą wycieczkę po Kirgistanie i Uzbekistanie, po dwóch sąsiadujących ze sobą, a jakże różnych krajach.